Witam Państwa z nad rzeki Czarna Hańcza w ten piękny sierpniowy poranek z Wigierskiego Parku Narodowego. W dzisiejszym odcinku chciałbym przybliżyć Państwu sylwetkę bardzo interesującego glonu zwanego okrzemką. Ten glon zasiedla oczywiście środowisko wodne, dlatego znajdujemy się nad rzeką, ale również możemy go spotkać na śniegu bądź na jakichś wilgotnych powierzchniach. Jako, że obraz mówi więcej niż 1000 słów, pozwoliłem sobie przygotować taki model rzeczonej okrzemki dla bardziej wtajemniczonych adeptów nauk przyrodniczych. Potwierdzam, tak, jest to szalka Petriego. I podobnie jak owa szalka Petriego, okrzemka składa się zarówno z wieczka, jak i pod spodem denka. W środku ta zielona masa ma symbolizować protoplazmę wraz z różnymi organellami, podobnie jak w komórce roślinnej. Budowę komórki roślinnej każdy z nas powinien znać, natomiast najciekawszym elementem okrzemki jest owa właśnie ściana komórkowa, która jest tutaj, prawda, różnie ornamentowana. Ma różne takie, prawda, prążki, które są główną cechą diagnostyczną przy rozpoznawaniu oczywiście gatunków. Ściana komórkowa jest do tego stopnia wytrzymała, że jeśli byśmy na taką okrzemkę ustawili stół, a na ten stół postawili słonia, także okrzemka taka na pewno by wytrzymała tak duży nacisk. W Polsce mamy zarówno w wodach słodkich, jak i słonych około 3,5 tysiąca gatunków okrzemek, natomiast na całym świecie jest ich aż 100 tysięcy i to zarówno też w wodach słodkich, jak i słonych. Zapytają Państwo na pewno, jak rozmnażają się okrzemki, skoro mają tak bardzo twardą ścianę komórkową, na której by mógł stanąć słoń. Otóż nie do końca jest to tak zwarta forma, ponieważ okrzemka przy rozmnażaniu dzieli się na właśnie wieczko i denko. Następuje podział protoplazmy, co jest dość łatwe, i potem taka okrzemka dobudowuje sobie brakujące elementy. W ten sposób mamy dwie okrzemki. Myślę, że wyczerpaliśmy już część materiału teoretycznego. Przejdźmy więc do praktyki, czyli do poboru prób okrzemkowych z tej oto pięknej rzeki. Przejdziemy teraz do części praktycznej naszego filmiku. Jak już wcześniej wspominałem, okrzemki występują zarówno w wodach płynących, jak i stojących. Tutaj mamy rzekę Czarnohańcze. Ale również okrzemki nie występują tylko w toni wodnej, ale również możemy znaleźć okrzemki tak zwane poroślowe, czyli takie, które zasiedlają różne powierzchnie. Tutaj mamy jako taki przykład, wyciągnąłem tutaj z rzeki dwa kamienie, czyli mamy tutaj do czynienia z tak zwanym perlitonem, czyli organizmami porastającymi skały. Jeśli byśmy na przykład wyrwali z rzeki jakąś roślinę, wtedy byśmy mieli do czynienia z organizmami perifitonowymi, przepraszam, które by ją porastały. Mogą także okrzemki występować na bardzo różnych innych powierzchniach, takich jak na przykład elementy zabudowy hydrotechnicznej, a także niestety coraz częściej występują one na wrzuconych do różnych wód śmieciach. Jak pobieramy okrzemki z takiego kamienia? Do tego będzie nam potrzebna szczotka, najlepiej szczoteczka do zębów, ja mam tu trochę większą szczoteczkę. Oczywiście jakaś kuweta, w której tu będziemy wszystko zbierać,
butelka z wodą, tu ja mam truskawkę, ale równie dobrze może ją zastąpić zwykła butelka po wodzie mineralnej z wykonaną w kapslu dziurką. Także jak oraz przydadzą nam się na pewno takie tutaj pudełeczka, zwane popularnie moczówkami. Kiedyś jeszcze w czasach studenckich, kiedy badałem biebrze, wykupiliśmy w jednej wsi wszystkie pudełka, właśnie te moczówki. Także jeśli w jakiejś aptece zabraknie takich pudełek, to znaczy, że byli w niej zapominalscy hydrobiolodzy. Także najprościej pobierać okrzępki z perii właśnie poroślowe. Także zeskrobujemy je sobie tutaj szczotką. Dziękujemy. Ze szczotki. I mamy gotową próbę perifitonu. Będą mnie występować zarówno okrzępki, jak i inne organizmy. Natomiast jak pobrać próby stoni wodnej? Do tego będzie nam potrzebne oczywiście wiaderko. Tutaj ja mam takie trochę wiadro udoskonalone, ponieważ w takim wiaderku z takim sznurkiem pałąk się nie ma prawa złamać. Są to doświadczenia z wielu już połamanych wiader, także takie wiadra do pobierania prób wody serdecznie polecam. Przyda nam się do tego również taka siatka fitoplanktonowa. Jest to po prostu siatka z gazy, dość bardzo gęsto tkanej. Tutaj ona ma oczko 10 mikrometrów, czyli wszystko, co jest większe od 10 mikrometrów, się zatrzyma na tej siatce. Tutaj jest taki pojemniczek. I teraz przejdziemy do poboru próby. Ubieramy sobie wodę. Mamy tu pobrane około 5 litrów. Przelewamy do szklanki. Ta czynność fachowo nazywa się sączeniem próby. Oczywiście dla wygody można sobie to powiesić na drzewie, ale drzewa tu mamy, tak że jakoś sobie poradzimy. I teraz spuszczamy pobraną próbę do wcześniejszej poznanej przez Państwa moczówki. Już próba planktonu jest pobrana. Ale powiedzą Państwo, przecież my nie mamy takiej siatki, którą Pan nam tu prezentuje, i co wtedy, jak my pobierzemy taki plankton? Otóż siatka jest po to, aby po prostu przyspieszyć pracę. Można sobie wziąć i pobrać taką próbę do zwykłej butelki po wodzie mineralnej. Szkopuł cały w tym, że trzeba by odczekać, aż te okrzępki nam tutaj sedymentują. Ale jako że znajdują się tu nie tylko okrzępki, ale również inne glony, także mogłaby nam ta próba tutaj zacząć się rozkładać bądź zacząć kwitnąć. Także aby po prostu uśmiercić znajdujące się tu organizmy, utrwalamy taką próbę płynem Lugola do uzyskania koloru koniakowego.
taką próbę odstawiamy na pewien czas, jako że fitoplankton sedymentuje 1 cm na 4 godziny. Ta butelka ma około 32 cm wysokości, także odstawiamy ją na ponad 5 dni. Jako że ja wcześniej takie coś zrobiłem, mam tu drugą butelkę, w której już tu nam coś sedymentowało, że można, jeśli nam tu kolega przybliży, to zobaczymy, że jednak jakiś tu osad powstał. Potem po upływie właśnie tych rzeczonych 5 dni odciągamy sobie stąd tą wodę i mamy również próbę planktonową. O tyle jest ona może nawet korzystniejsza, ponieważ mamy tutaj wszyściutkie okrzemki, czyli nawet te poniżej 10 mikrometrów wielkości. Jako ciekawostkę mogę Państwu powiedzieć, że wiele razy skrobiąc właśnie kamienie na brzegu rzek bądź strumieni czy innych zbiorników wodnych, dziwnie na mnie patrzyli przechodzący albo turyści bądź mieszkańcy, zastanawiając się, co ten facet robi, skoro szoruje kamienie. Oczywiście odpowiadałem, że to wszystko przed sezonem turystycznym. Musimy dbać o wizerunek parku. Jako że okrzemki są to bardzo malutkie glony, nie zobaczymy ich niestety ani gołym okiem, ani nawet przez bardzo mocne szkło powiększające. Ich wielkość co prawda może osiągać do pół milimetra, aczkolwiek na zazwyczaj większość gatunków nie przekracza 200-300 mikrometrów. Także do tego celu przyda nam się mikroskop. Oczywiście nawet mikroskop z powiększeniem 100-200 razy wystarczy do właśnie cieszenia się naszymi tutaj bohaterkami, którymi są okrzemki. Dla przypomnienia ze szkoły omówię teraz budowę tego mikroskopu. Także mamy tutaj dwa okulary, w których będziemy obserwować nasze okrzemki. Tutaj mamy obiektywy, które na takim w takim miejscu rewolwerowej, dzięki którym zmieniamy powiększenie. Tutaj mamy stolik przedmiotowy, na którym umieścimy nasz preparat. Tu jest takie ułatwienie, bo tu mamy stolik krzyżowy, także możemy tym preparatem dowolnie manipulować w przód, w tył, w prawo, w lewo. Ważnym elementem mikroskopu jest źródło światła. Tutaj mamy żarówkę, ale równie dobrze może być to mikroskop z lusterkiem oraz tak zwany kondensor, który nam tu skupia wiązkę światła na naszym preparacie. Działanie mikroskopu jest dość proste, czyli tutaj umieszczamy nasz preparat nad źródłem światła. Światło przechodzi przez preparat, następnie trafia do naszego tutaj jednego z wielu obiektywów, wybranego oczywiście wcześniej przez nas odpowiednio. Następnie przechodzi tutaj przez układ soczewek w tym tutaj tubusie i trafia tutaj do okularu, a następnie do naszego oka. Całość mikroskopu oczywiście jest złączona dość masywnym korpusem. Tutaj mamy do ustawiania ostrości obrazu śrubę makro, mikrometryczną, czyli tutaj wpierw szukamy ruchem wzgrubnym, potem tutaj ruchem mikro. Teraz zademonstruję, jak możemy przygotować taką właśnie próbę okrzemkową. Będą nam do tego potrzebne szkiełka podstawowe, czyli te grubsze. Nasza próba, jakiś zakraplacz, może być taki apteczny do oczu. Pobieramy sobie tutaj naszą próbę. Rozmazujemy ją tu na szkiełku, dość taką pokaźną kroplę. A następnie przykrywamy szkiełkiem nakrypkowym. Są to bardzo cieniutkie szkiełka. Ojej. Grubości, około grubości ludzkiego włosa, to mi się trochę tu zabrudziło, także sobie zmienię. Aby dobrze ułożyć szkiełko na naszej próbce, trzeba je po prostu umieścić na szkiełku podstawowym pod kątem ostrym i powoli opuścić na próbkę. Wtedy nie powstaną pęcherzyki powietrza, które by nam tu zniekształcały oraz zaburzały obraz. Całość próbki umieszczamy właśnie na stoliku tutaj za łapką.
i możemy przejść do obserwacji. Dla zainteresowanych obserwacją okrzemek polecam taki klucz wydany przez Bibliotekę Monitoringu Środowiska. Ten klucz jest, nazywa się klucz do oznaczania okrzemek w fitobiontosie na potrzeby oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych w Polsce. Ten klucz jest dostępny w PDF-ie, jeśli Państwo sobie wpiszą nazwę tego klucza w wyszukiwarkę, z pewnością Państwo go odnajdą. Od razu radziłbym nie zniechęcać się dużą zawartością tekstu, a przejść na strony końcowe. I tutaj mamy po prostu super atlas okrzemek. Możemy sobie popróbować jakoś je poidentyfikować. Jest to dość nowe wydanie, bo pochodzi on z 2012 roku. Do tej pory niestety miłośnicy okrzemek musieli posługiwać się kluczami niemieckimi. A teraz mamy takie udogodnienie, że mamy klucz w języku polskim. No i teraz przechodzimy do obserwacji okrzemek. Oglądaliśmy sobie okrzemki. Jak zapewne Państwo zauważyli, mają one bardzo różne kształty, jak i wspomniane wcześniej wzorki na skorupkach, zwane właśnie fachowo ornamentacją. I powiedzą Państwo, no i co z tego? Jakiś efekt estetyczny jest, ale co dalej? Otóż okrzemki stanowią bardzo kaloryczne źródło pokarmu dla ryb, ponad 500 kilokalorii na gram. Natleniają one również wodę, tak jak już wspominałem, aż 25% tlenu, którym oddychamy, właśnie wyprodukowały okrzemki. Także absorbują one jony metali ciężkich, które niestety coraz częściej trafiają do wód. Ale powie ktoś, no i bardzo przyjemnie, fajnie, ale co dalej? Otóż okrzemki, jeżeli ktoś umie je identyfikować, na przykład skorzystał ze wspomnianego tutaj wcześniej klucza, może na podstawie tych organizmów przeprowadzić analizę wody, czyli określić na przykład stan ekologiczny bądź trofię danego cieku bądź zbiornika. Do tego służą tak zwane indeksy okrzemkowe. Jako że nie będziemy tutaj Państwa namawiać do zagłębiania się aż tak mocno w znajomość gatunków, mogę zaproponować jeden indeks, który każdy, kto właśnie posiada jakikolwiek dostęp do mikroskopu, może sobie obliczyć. Jest to tak zwany indeks Knygarda, dość wiekowy twór pewnego duńskiego fykologa. Polega on po prostu na podzieleniu okrzemek okrągłych przez pozostałe, czyli centrycznych okrzemek przez pierzaste. Zapewne Państwo zauważyli, że były tam również okrzemki w kształcie koła, jak i pozostałe różne bardzo ciekawe kształty. Ktoś zapewne powie, no dobrze, ale mnie ekologia za bardzo nie interesuje i okrzemki jako takie w ogóle mnie nie dotyczą. Otóż z okrzemkami spotykamy się na co dzień, chociażby w łazience myjąc zęby, ponieważ jako znakomity materiał ścierny dodawane jest do pasty do zębów tak zwana ziemia okrzemkowa, czyli obumarłe skorupki okrzemek. Oczywiście nie są one wydobywane w rzekach ani w jeziorach, tylko są to już osady zgromadzone przed wielu wiekami
Także ziemia okrzemkowa jest dodawana właśnie do tej pasty do zębów. Zarówno dodawana jest też do past polerskich, do polerowania sreber czy kamieni szlachetnych i półszlachetnych. Także ziemia okrzemkowa jest wykorzystywana do produkcji dynamitu, czyli po prostu jest to zrolowana ziemia okrzemkowa przesycona nitrogliceryną. Także każdy, kto buduje dom, może rozważyć wykorzystanie do tego celu właśnie diatomitowych bloczków, które bardzo dobrze izolują ciepłym. Cóż jeszcze? Amatorzy zapewne piwa, jak i wina docenią okrzemki, jako że przez pokłady okrzemkowe są filtrowane te napoje. Zarówno malarze też wykorzystują poniekąd okrzemki, ponieważ również farby są filtrowane przez filtry okrzemkowe. Cóż jeszcze? Na koniec można dodać, że okrzemki są wykorzystywane również w kryminalistyce do oceniania tego, czy ktoś utopił się bądź nie. Także podsumowując, okrzemki to są bardzo ciekawe organizmy, które możemy wykorzystać zarówno w ekologii, jak i w przemyśle oraz w kryminalistyce. Dziękuję Państwu i do zobaczenia w następnym odcinku.